No, witam serdecznie. Dzisiaj, moi drodzy, odcinek chyba, na który dużo osób czekało, czyli właśnie wjazd w Azję. Mamy tutaj takiego kolosa, tak zwaną Rosję, którą będziemy musieli całą podbić, ale na samym początku, moi drodzy, zajmiemy się Bliskim Wschodem i wyrwania Ziemi Świętej z rąk tureckich. Polacy muszą odzyskać Ziemię Świętą i zmienić ten dziwny Istanbul na Konstantynopol. Ogólnie, moi drodzy, to co robicie pod odcinkami z Age of History, jeżeli chodzi o lajki, komentarze, wyświetlenia, to jest po prostu... Głowa mała, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, łapki i zachęcam, moi drodzy, do subskrypcji, ponieważ kto wie, może do końca roku uda się wbić pierwsze 10 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam, kliknijcie. No i ogólnie zapraszam na mój kanał, jeżeli chcecie zobaczyć inne treści niż Age of History, na przykład Crusaders Kings albo Hearts of Iron 4, to wbijajcie na kanał, oglądajcie, zapraszam. I już bez zbędnego gadania, zacznijmy wjazd w Turcję. Bardzo nas lubią, no ale trudno. Najpierw, moi drodzy, tutaj przeprowadzimy operację wyrzucania ich z tych tutaj terenów, którą oni są potęgą. Niby dziewiątą. Ciekawe, ile będą mieli ludzi. Tutaj również atak na terenach afrykańskich. No i oczywiście tutaj wjazd na Ziemię Świętą. O, no to sobie wjechałem. Wjazd na Ziemię Świętą. Nie, może tej Turcji trochę zmieni kolor, bo oni się... O, właśnie, może coś takiego, bo ciężko tutaj coś dostrzec. Albo o, takie o, zielone, jak Osman. Dobra, tutaj oczywiście jakieś próby ataku. No tutaj liczba moich armii jest potężna. No 1000, błagam was, co wy próbujecie? Tutaj również zajmujemy Afrykę. Jesteśmy... Nie, zdobyliśmy Jerozolimy, moi drodzy. Z rąk niewiernych. No tu już trochę było jednostek, okej, ale wchodzimy dalej. No tutaj też już trochę derokrutowali chyba. No tu jakiś cyrkuje się turecki desant. Tutaj wejdźcie w tu, a my idziemy dalej tutaj w głąb. Deus Vult! No tu widzę desant na plecy, próbowany. Dobra, i wchodzimy na Konstantynopol. Dobra, tu weszli, ale to od razu odbijamy. I zajęliśmy. Bardzo dobrze. Tutaj znowu jakieś tureckie desanty się szykują. No tutaj nawet coś wyciągają armię, widzę. Tu kolejny desant, ale nie wyszedł. Tutaj kolejne ataki. Na razie tam sobie staniemy. Tutaj ta armia się zdesantuje tutaj. Tutaj jednostki z Afryki również będą taki miały plan. Dobrze. Tutaj mam już sporo jednostek, prawie 60 tysięcy, więc można się zacząć rozlewać. Tutaj również myślę, że po takiej dyszce będzie bezpiecznie, żeby oczywiście nie było żadnego tutaj wyłamu. Tutaj już ładnie się rozlewamy na Turcji. No niestety Turcja jest skazana na porażkę. Nie są w stanie przeciwstawić się potędze państwa polskiego. No i dobra, chyba mamy całą Turcję załatwioną. I proszę bardzo, elegancko. Tylko weź to teraz wszystko asymiluj. Teraz, moi drodzy, szykuję tutaj jednostki na Rosję. A, muszę pamiętać właśnie, że oni tu jeszcze mają francuskiego wasala. Więc tutaj oczywiście też sobie postawimy granicę. Od razu Francja, pakt o nieagresji. Wysyłamy tutaj do Ruska z niewagi, żeby sobie z nimi relacje popsuć. I teraz tak, ja to muszę spróbować, moi drodzy. Może nad tym pędzlem to będzie długo trwało. Ale dobra. Chyba wybraliśmy już wszystkie prowincje. Więc tak, 426 prowincji albo półmilionowa armia wchodzi w Rosję. A, nie zgodzili się, ale powiem wam, że mega bym się zdziwił, gdyby się zgodzili i byłoby mega śmiesznie. Ja tu mam sporo jednostek na froncie. Po kilkanaście tysięcy, gdzieniegdzie nawet 20. Jeszcze tutaj ostatnie jednostki dochodzą na front, okej. Dobra, i możemy, moi drodzy, wypowiedzieć wojnę. Tutaj oczywiście też nie zapominam... Aha, Francuz jeszcze nie dołączył do wojny. Trzeba będzie chwilę poczekać. No dobra, więc tutaj sobie gdzieś już przyatakujemy. To jakiś... No, Rusek coś tam atakuje. No ale mamy zbyt dużo jednostek na jednej kratce. No, Rusek gdzieś tutaj wystawia tą armię. Jakby nie było, po 2000. O właśnie, na przykład gdzieś tu. Tutaj też 2000. Więc jakieś tam jednostki ma. O, jesteśmy w stanie wojny już chyba z Francją. Tak, możemy już tu wejść sobie. No, tutaj taki mocny atak, 4 koła. O, Francuz mi tam uciekł, okej. No, że jesteśmy o krok od Moskwy tak naprawdę. No, tutaj coś się chcą przebijać, dobra, tutaj się bronimy elegancko. No, Rusek ma jednostki, to nie będzie, jak gdzieś popełnię błąd, mogą mi się nieźle rozlać, dlatego muszę uważać. O kurde, ty, tu mnie pokonali. Obronili się, niedobrze. O, na szczęście tutaj armia wyeliminowana, to mi się nie rozleją. Dobrze, cyk, cyk, wchodzimy na głąb Rosji. Tutaj już mamy Kaukaz zabezpieczony. Teraz sobie ogarniamy to południe właśnie, żeby tutaj... Front się już jakby tak zjednoczył, że te jednostki podeszły na swoje pozycje. Tutaj na północy również ruszamy pomalutku. Wchodzimy na Moskwę. Moskwa zostanie przejęta przez Polaków. W końcu. Tu jakie dzikie ataki, walka o północ. W sumie chyba zajęliśmy najbardziej rozwinięte tereny w całej Rosji. Kurde, to na północy się przebili. No już tutaj coraz bardziej wchodzimy w głąb. Północ już odzyskana. Jeszcze coś tam tutaj zajmujemy. Lecimy w głąb Rosji. Oni chyba, no, tak po 300, gdzieś tak po 350 jednostek tutaj wszędzie, tak widzę, wystawionych.
Już chyba te największe siły pokonaliśmy. No, 400 ludzi na 80 tysięcy. O, już tak w połowie Rosji jesteśmy. Tutaj teraz dzielimy armię i wchodzimy na tutaj te tereny, co chyba Rosja od Chin sobie wzięła, dokładnie. No ale Ruski tutaj się broni, tutaj są jednostki, jakby nie było. Stara się chłopak. Ja sobie z tym Pakistanem w ogóle zacznę poprawiać relacje i z Indiami, że jak tutaj się skończy wojna, żeby oni w nas nie wjechali przypadkiem, bo nie będę mógł tu nic rekrutować. Boże, kończmy tego Ruska, bo już po prostu klikać mi się nie chce. 99%, no gdzie jeszcze ten Ruski może mieć prowincję? A, tu, okej, dobra, zapomniałem o tym. A i to jeszcze tutaj, dobra. Jeszcze nie mam 100%, ja nie mogę. No ale moi drodzy, udało się, zjedliśmy Ruska. Teraz ilość tej prowincji do ogarnięcia jest przeogromna. O, bunty od razu. No, dobrze, co stoi obok 50 tysięcy. Najbardziej mi się podobają te kraje, które mogę tak całkowicie okrążyć. Taką właśnie Mongolię. W pierwszym ruchu praktycznie tutaj ładnie ich zająć. Cyk, jakieś tutaj próby ataku. Ale nie mają szans. Cyk, 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 cyk. Bang, bang. Tyś, tyś. No, coś wspaniałego. Dobra, chyba czas na Chińczyka. Też tutaj sobie armię przerzucimy na granicę z Chińczykiem. Więc zjemy sobie Chińczyka. Chińska Republika Ludowa. Niegdyś potęga. A teraz w pierwszej turze wchodzimy na stolicę. O nie, desant 77 jednostek. Trzeba ich zablokować. A właśnie, Chiny już podbiłem. Już zapomniałem o nich w ogóle. Tutaj już na Koreańca się szkuje. O, no i od razu bunty, co nie? To jest... Ty tutaj też? Ty jakie bunty mają, ale... Ale mogliby tak, no nie wiem, no... Czekać, dać się trochę zasymilować, a nie od razu jakieś bunty. Po co to komu? Na co to? W ogóle bunty w Chinach, przecież to jest bez sensu. Cyk, cyk, cyk. A tu jeszcze jakieś bunty. Kurde, jakie to ogromne. No, pokonaliśmy Chińczyków i Stany już nas lubią. Bunty u nas to, kurde, są większe niż niektóre kraje na świecie już. Dobra, Kim, witam kolegę. Szybko was zajmujemy, bo jesteście malutkim krajem. Czas na sushi, który jest trzecią potęgą w ogóle. Ty, jak to możliwe? Japonia trzecia, no Stany. Ty, a co się stało z Brazylią? Ty, Brazylia jest. I oni nie mają wojny i spadli na ósme miejsce? To ciekawe. Czas, moi drodzy, przejąć Japonię. Ich sekret tworzenia anime. Będziemy teraz tworzyć patriotyczne animce. Dobra, to sobie to zajmiemy. Wy sobie idźcie tutaj do Pjongjangu i sobie tam... Na Japonię i chyba zrobimy coś takiego, że może stąd tutaj będziemy się tak rozlewać w dół. Dobra, tutaj jednostki wylądowały i się rozlewamy elegancko. O, tutaj 40 tysięcy Japońców gdzieś płynie, a tutaj chcą się wbić. No dobra, to zróbmy tak, wyjdźcie tu, wyjdźcie tu. A ja będę zajmował te wysepki śmieszne tutaj. Dobra, obrona. No to się zdesantowali, ale zaraz znikną. No właśnie, i jeszcze jeden desant, okej. Okay. Wiesz, możecie iść tutaj w sumie. Ty, tu jakieś dzikie desanty lecą. No dobra. Teraz desant od południa i wchodzimy już na północ Japonii. No nie, tu chcą się desantować, to ci się cofną. Ci będą przejść naprzód. Dobra, desant, ale już tu wchodzimy. Obrona, okej, tu wchodzimy. Kolejne desanty robią, okej. Trochę mnie to stopuje. Kurde, nie wiem, co tu się dzieje, te strzałki jakieś się tak porozciągały. Dobra, ale już tutaj elegancko bierzemy Japonię. Z dwóch stron. No nie, znowu jacyś rebelianci, tylko gdzie? Chyba tu. Dobra, Japonię mamy... Elegancko. Raz, moi drodzy, na Wietnam i przejąć biznes koszulkowy. No i Tajlandia jako mają wasala. Tylko gdzie jest Tajlandia? W sumie to nieistotne. Wjeżdżamy tu. Oczywiście najpierw sobie zmniejszymy w ten front w Wietnamie, bo tutaj Wietnam taki rozciągnięty. Coś w tym stylu. Cyk, cyk. Wietnam w ogóle nie prowadzi z kimś wojny? Bo tak jednostek nie widzę. A, prowadzą. Z Indiami, Singapurem, Pakistanem. Okej. Okay. Że tak powiem, wchodzimy sobie na luzie. Bez spiny. No to widzę, nawet Indie są, no tutaj na południu, Wietnam przed... O kurde, no to... Ciekawe, czy zjemy cały Wietnam. O, coś tam wystawili chyba, było jakieś amarnie. O ty, co to jest? Co to za jakaś mała prowincja? Wytyfy. Kurde, aż tam wszystkie jednostki. Lecieć tam. No nie! O, tu jest Tajlandia, dobra, fajnie. O, Indie się tutaj wtryniły, że tak powiem. Dobra, tutaj na szczęście ogarnęliśmy rozlanie się. No i dobra, stoimy na razie tutaj. Tutaj się zdesantujemy co najwyżej na tą wyspę. Czekajcie. To jest Wietnam? A nie, dobra, to nie jest Wietnamu. Dobra, tutaj widzę, że Indie wywalili stąd. No ale mnie się nie pozbędą tak łatwo. Nie mamy 100% z Wietnamem. Może gdzieś tam jeszcze mają gdzieś jakieś, kurde, tereny. Ale olać. Bierzemy i Tajlandię, i Wietnam cały. Nie elegancko. Widzę, że Irak się tutaj klepie. Więc to jest chyba dobry moment też w niego wlecieć. Żeby, że tak powiem, wywalić stąd niewiernych. No ale tutaj chyba znowu nikogo w domu nie ma. O, a to co?
Mam nadzieję, że nie będziemy mieli wojny teraz z Pakistanem. Jakieś jednostki atakowały z ziem Pakistanu, tak mi się wydawało. O nie! Tutaj mi weszli. No Irak jeszcze niby tu ma tereny, ale tutaj chyba walczy z tą Arabią Saudyjską, czy o co tu chodzi? Bo tu widzę, że w stanie wojny to są jakieś zajęte tereny, to nie jest ich. No ale powiedzmy, że weźmy wszystko. I moi drodzy, w sumie tutaj byśmy zakończyli dzisiejszy odcinek, bo pokonaliśmy ogromną Rosję. Zajęliśmy tutaj stare tereny Chin, co prawda został Pakistan i Indie, no ale bądźmy szczerzy, to nie będzie wyzwanie, ani nic ciekawego do pokazania. Więc ja sobie te tereny zajmę między odcinkami. W ogóle zapomniałem tutaj o Francji. Tutaj myślę, że Indonezja czy Australia no też nie będzie niczym takim ciężkim. A w następnym odcinku, moi drodzy, postaramy się wlecieć w Stany Zjednoczone Ameryki, Kanadę oraz w Brazylię. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej.